Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie m.in. o tym, że Polacy według Łukaszenki stoją mu pod granicą i błagają o kaszę. Będzie o facecie, który wygrał odszkodowanie za przymusową imprezę urodzinową. Będzie też coś o pani Krystynie Pawłowicz i o dziku, któremu trzeba było zmienić imię. A nim zaczniemy, przypominam o subskrybowaniu tego kanału, bo jak nie, to się wścieknę do cholery jasnej! Zaczynamy. A zaczynamy, szanowni państwo, od niezwykle hojnego i dobrego dla Polski i Polaków, przynajmniej w jego własnej głowie, Aleksandra Łukaszenki, wybranego w sfałszowanych wyborach prezydenta Białorusi, przypominam. To ten taki wąsaty, dziwny wujek od W każdym razie, wierni prawosławni i grekokatolicy właśnie rozpoczęli obchody świąt Wielkiej Nocy i z tej okazji Aleksander Łukaszenka pojawił się w cerkwi Przemienienia Pańskiego w miejscowości Kopyś. Jak opisuje jeden ze serwisów białoruskich, Łukaszenka wezwał sąsiednie kraje do pokoju. Dyktator poinformował również zebranych w świątyni, ale i resztę świata, bo przemówienie transmitowała białoruska telewizja państwowa, że Polacy czekają w długich kolejkach na granicy, by uciec do Białorusi za kaszą i solą. Zobaczcie, co dzieje się ze sąsiednimi Litwą, Łotwą, Polakami, o Ukrainie już nie wspominam. Oni byli tacy zamożni, żyli w takim szczęśliwym świecie, u nas nic nie było, u nich wszystko. I gdzie są teraz? Stoją przy granicy i proszą, byśmy ich wpuścili na Białoruś, żeby mogli przynajmniej kupić kaszę gryczaną. Mniejsza o grykę. Soli nie mają, proszą nas o sól. Na całe szczęście okazuje się, że białoruski dyktator jest człowiekiem szlachetnym i dobrodusznym i granice dla głodnych Polaków, Litwinów i Łotyszy otworzył. Chwała mu za to oczywiście. Jak jednak powszechnie wiadomo, nic za darmo na tym świecie nie ma i dyktator prosi, abyśmy również i my otworzyli swoje granice i serca dla Białorusinów, tak jak oni otwierają je nam i dodaje, żebyśmy już przestali stwarzać problemy i żyli w przyjaźni. Tu, w tym przytulnym kościele, moim ulubionym kościele, chciałbym zaapelować nie tylko do Białorusinów, ale przede wszystkim do naszych sąsiadów. Apeluję do moich kolegów polityków. Nie stwarzajmy problemów naszym ludziom, mają ich wystarczająco dużo. Oni, rozumiecie państwo, proszą nas, abyśmy już przestali stwarzać problemy. No ja mam wrażenie, że się Łukaszenka po prostu za dużo telewizji polskiej naoglądał. W każdym razie dziennikarze portalu Mani.pl zdecydowali się sprawdzić tam na miejscu, czy faktycznie na naszej wspólnej granicy jest aż tak źle i zapytali o to Straż Graniczną. No ci zdecydowanie nie potwierdzają słów dyktatora i jak dodają 98% odpraw na granicy jest z Białorusi do Polski, a nie na odwrót. A teraz szanowni państwo, czas na witaminki, czyli szybkie strzały z Polski i z zagranicy. Bałuty, Łódź. 20 kwietnia mundurowi przeszukali mieszkanie wcześniej zatrzymanego za posiadanie substancji niedozwolonych 24-latka. Na miejscu zastali 71-letnią staruszkę, która w trakcie całego zdarzenia nerwowo ściskała, jak wkręcała do ostatniej chwili, swoje leki. Gdy policjanci sprawdzili, a cóż to za leki, okazało się, że to tabletki ekstazy. Jak przyznaje, kłamała, by uniknąć kary. Dziwne. Teraz grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności. Sędzina Krystyna Pawłowicz orzekła we własnej sprawie. Jak twierdzi polskie sądy i polscy sędziowie, zachęcają do popełniania najbardziej niegodziwych przestępstw. Jak dodaje, sędziów nie szanuje i nie życzy sobie, by tak ją nazywano. Ale właściwie kogo pani Krystyna szanuje? Bawaria. W jednym z tamtejszych rezerwatów przyrody przebywa rosyjski dzik, dotychczas nazywany Putinem. Tamtejsze władze jednak zdecydowały, że żadna świnia nie zasługuje na imię Putin, więc ze szacunku do dzika zmieniono mu imię na Eberhofer. Z okazji zmiany zwierzę otrzymało tort marchewkowy. Do tortów jeszcze dzisiaj zresztą w programie wrócimy. Jarosław. W ostatnią środę w Jarosławiu policja odebrała zgłoszenie o pobiciu mężczyzny. Patrol, który dotarł na miejsce, zastał już tylko pokrzywdzonego. Koniec historii. Nie. Policjanci w trakcie poszukiwań odnaleźli nad rzeką osobę odpowiadającą rysopisowi. Mężczyzna jednak zdołał odpłynąć łódką. W trakcie swojej ucieczki zwyzywał i zbluzgał policjantów i padł do wody. Okazało się, że kiepski z niego pływak, więc zaczął wzywać policję na pomoc. Takie to życie bywa przewrotne, szanowni państwo. Przenosimy się, szanowni państwo, na Filipiny. To takie wyspiarskie państwo w Azji, zamieszkałe głównie przez Filipińczyków i Filipinki, warto dodać, w różnym wieku. Na wyspie Palawan policji udało się zatrzymać mężczyznę poszukiwanego od 1996 roku. To jednak nie koniec tej historii. Zatrzymany to 44-letni Alan Barrientos de Los Angeles, poszukiwany za nielegalne posiadanie broni palnej i usiłowanie, niestety, szanowni państwo, zabójstwa. Pan Alan został dorwany przez policjantów w dniu swoich urodzin, więc gdy ci dowiedzieli się, że nie
tylko oni mają co świętować tego dnia, zdecydowali się zakupić mu tort. Oczywiście był to tort urodzinowy, szanowni państwo. Po tym, jak cały komisariat odśpiewał 100 lat zatrzymanemu i wszyscy już skosztowali z pewnością pysznego tortu, pan Alan, poszukiwany przez policję, przypominam, od 96 roku spędził noc w areszcie, wpłacił kaucję, wyszedł na wolność i tyle go widziano. Ciekawe, jak to jest szukać kogoś przez 26 lat, żeby dać mu trochę tortu. I wracamy na chwilę do cudownego życia pani Krystyny Pawłowicz, która już po raz kolejny w swojej karierze zdecydowała się porównać do pani Brigitte Macron, francuskiej pierwszej damy, przypominam. Pani Krystyna była już sędzina, jak już wiemy z tego odcinka, była już sędzina Trybunału Konstytucyjnego, znana głównie z obrażania innych, jedzenia sałatek w pracy i działalności twitterowej. Tym razem właśnie na Twitterze zdecydowała się zestawić swoje zdjęcie ze zdjęciem pani Brigitte, okraszając je podpisem, czyli jestem od niej starsza o rok. Można pani Pawłowicz pogratulować samoakceptacji, natomiast bardzo, bardzo brzydko, że tak ocenia innych wygląd, czy prywatnie, czy publicznie. Szczególnie, że to nie pierwszy raz, kiedy bierze się właśnie za francuską pierwszą damę. W 2019 roku skomentowała zdjęcie całującej się pary prezydenckiej. Podobno eksponatów w muzeum nie wolno dotykać, napisała. Po czym, gdy ktoś jej zwrócił uwagę, że jest od pani Macron starsza o rok, ta napisała: ona jest muzeum, a ja ciągle liceum. Wow. To było w 2019 roku, więc dzisiaj jednak, kiedy w odpowiedzi na jej naśmiewanie się z twarzy żony Emmanuela Macron ktoś opublikował zdjęcia, ktoś śmiał opublikować zdjęcia porównujące figury obu pań, pani Krystyna nie wytrzymała i w swoim stylu, trochę po polsku, trochę jednak bardziej, no, nie po polsku, nie wiem co to za język do końca, odpowiedziała na okrutny atak na swoją osobę. Uwaga, będzie cytat. Mówimy o twarzach. Figury w brukowcach robi się według zamówienia. Sam pan tak pewnie dogryza swym koleżankom na Photoshopach tymi zdjęciami. Nie zmieni pan jednak na siłę faktu co do wyglądu oblicza. Wstawione przeze mnie zdjęcia twarzy pani prezydentowej są najprawdziwsze. Moje też. O, pani Krystyno kochana, szkoda strzępić. Pić ryja, naprawdę. Na koniec, szanowni państwo, przeniesiemy się do stanu Kentucky w USA. Kevin Berling cierpi na zaburzenia lękowe, które powodują u niego ataki, paniki. W sierpniu 2019 roku powiedział swoim szefom w firmie w miejscowości Covington, że nie chce świętować urodzin, ale oni i tak wyprawili mu przyjęcie, niespodziankę. Jak stwierdził kierownik działu pana Kevina, po prostu zapomniał, że ten nie chciał obchodzić tych urodzin w biurze i że panicznie się tego boi. Niestety przyjęcie się odbyło, pan Berling dostał ataku paniki i uciekł z imprezy do własnego samochodu, gdzie zamknął się na wiele, wiele godzin. Na domiar złego, następnego dnia szefostwo zaprosiło Kevina na rozmowę do gabinetu, w którym wyrazili niezadowolenie z jego zachowania w trakcie imprezy urodzinowej i go zwolnili. Mężczyzna wygrał w sądzie 450 tysięcy dolarów. Wyobraźmy sobie teraz na spokojnie, że pan Kevin żyje nie w Ameryce, a na Filipinach i właśnie ktoś mu przynosi do celi urodzinowy tort. I to już wszystko na dzisiaj, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Oczywiście dziękuję tym, którzy obejrzeli do końca, bo tym, co nie obejrzeli, to dziękuję za to, ile obejrzeli. No, szanujmy się. Zachęcam do wspierania akcji pomocy dzieciom z Ukrainy organizowanej przez UNICEF Polska. Link do zbiórki zamieszczam, jak zawsze, w opisie odcinka. Przypominam o subskrybowaniu tego kanału, a teraz odpowiem jeszcze na jedno pytanie zadane pod poprzednim odcinkiem, a pytanie zadała pani użytkowniczka Rat Lady i brzmi ono tak. Panie Antosiu, jaki projektant zaopatruje pana w krawaty? Już odpowiadam. Krawaty są z szafy szanownej pani Ewy Orłoś, prywatnie mojej mamy. Pozdrawiam ją bardzo serdecznie. Mamo, bardzo cię kocham. Najmocniej na świecie cię kocham. A teraz już nie witam, a żegnam państwa. Dziękuję mamo za krawaty. No cholera. Bardzo dziękuję mamo za krawaty. I pozdrawiam cię serdecznie, kochana mamusiu. A teraz już nie witam, a żegnam państwa bardzo, bardzo serdecznie.